jesteśmy w tej takiej dosyć osobliwej sytuacji, że wielu badaczy, którzy zajmowali się zawodowo Karaimami, można powiedzieć, że zajmowali się sobą, ponieważ akurat turkologia jest tą dziedziną, w której wielu Karaimów działało. Założyciel turkologii warszawskiej, pierwszy Karaim, który został turkologiem, profesor Ananiasz Zajączkowski. Jego uczniem był Aleksander Dubiński, uchodzący za największego znawcę języka i kultury i dziejów Karaimów. Mój ojciec też był turkologiem. Karaimi działali także w innych dziedzinach związanych z turkologią. Zygmunt Abrahamowicz był historykiem zajmującym się dziejami Imperium Osmańskiego, a szczególnie jego kontaktami z Polską i okresem odsieczy wiedeńskiej. Włodzimierz Zajączkowski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, opublikował prace dotyczące etnografii Gagauzów na przykład. To jest takiego ludu tureckiego z Bałkanów. No, tak powiem, zasługi karaimskie w tej dziedzinie są znaczne, ale także mieliśmy również profesorów i mamy. Nasz prezes naszego związku, profesor Pilecki, w obrębie nauk ścisłych. Również nieżyjący już profesor Politechniki Warszawskiej Szymon Firkowicz. No, nazwiska, które to są Karaimi, którzy działali, no, akurat nie związani z karaimistyką, ale również oddawali się działalności naukowej.